Wszystkim. Znowu posiadam. Przeciąg Baldur's Gate 3. Dobra. Zapomniałem. Welcome back. Najważniejszą rzecz, po którą zagadaliśmy do tego gościa. On ma dużo fajnych rzeczy. Zaraz wam pokażę. Posprzedawałem już mu wszystkie nasze graty. Czy masz jakieś ciekawe zwoje? Raczej nie. Ale za to przedmioty. Tak, Will. Dla ciebie mamy szybką ripostę. Gdy postać władająca tą bronią trafi przeciwnika, zyskuje impact. Nie, momencik, to chyba nie to. To. Magiczne właściwości tej broni ujawniają się dopiero, kiedy zwiąże się ona z mistycznym rycerzem lub jest bronią paktu czarownika. Ta broń otrzymuje plus 1 do rzutów na obrażenia i testów ataku. Przy trafieniu można nałożyć zgubę na swój cel. I plus 1. Nie wiem, czemu mi to pokazuje. O, dobra. Więc to jest zdecydowanie upgrade dla Willa. Chociaż tego trochę chyba nie widać. Ale dobra, jak zaknij ją jako broń paktu, to będzie widać. Więc Will, ty to dostajesz? Co jeszcze tu mamy? Wypalający płomień. To się może tobie przydać. Niestety będziemy musieli skasować twój kapelusz. Ale trudno. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Sympatyczną wieżę świat. Trudny teren nie wpływa na prędkość ruchu postaci noszącej. To generalnie całkiem fajne. Możemy dać tobie, bo ty nie masz żadnych butów. Ponadto przywołanie mniejszego żywiołaka. Zwój czarnych macek Edwarda. Ciekawe. Zwój większej niewidzialności. Uczyń tę istotę niewidzialną, ataki przeciwko niej są wykonywane z zatrudnieniem. Dobra, zobaczymy za chwilę. Iskra psychiczna. Wystrzel dodatkową strzałę za każdym razem, gdy używasz magicznego przycisku. Super fajne. Bierzemy. Nieustanna czynność. Gdy użytkownik zakończy strzał. O, dobra, to mu sprzedaliśmy. O, za każdym razem, gdy podpalisz przeciwnika, zyskujesz dwie tury żaru. W ogniu zemsty istotne nosi w każdej turze. Ale może użyć konwegracji żaru? Płoń swój żar, aby wykonać potężny atak. Okej. Zobaczymy. Poza tym, to ci sprzedaliśmy. Dawca życia. Gdy postać nosząca zdobywa ładunki błyskawic, skoje również tymczasowe punkty wytrzymałości. To oczywiście nam się przyda, ponieważ mamy łuk, który daje nam ładunki błyskawic. Dobra, co jeszcze mamy? Pierwszy kostur Melfa. Pasowa strzała Melfa rzuca. Ciekawe. Resztę to chyba mu sprzedawałem, tak. Masz kostur z promieniem zatrucia. Tutaj mamy kostur z pasową strzałą Melfa. I zaklęciem plus 1. Dobra, weźmy to.
Ewentualnie tamten stary kostur będziemy może mogli sprzedać. Gdzie już on zniknął? Nie widzę go. Very well. Tutaj jest. Dobra. Dobra. Możemy mu jeszcze posprzedawać parę rzeczy. Ale sam nie jestem pewien. Sam nie jestem pewien, czy jeszcze będziemy ich potrzebowali, czy nie dla Gale'a. Póki co nie ma tego głodu, ale nie wiem, więc póki co sobie zachowam jeszcze trochę magicznych przedmiotów. Już kilka z nich rzeczywiście nie potrzebujemy. Dobra, jeszcze raz. Welcome back. Have you made? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Chyba nie chcę kupić tamtego kosturu wiedźmy, dobra. Smutek to jest broń plus jeden. Dwuręczne. Dobra, tego na pewno nie potrzebujemy. Tego też nie. To możemy zostawić sobie, tego też nie. Tego też nie. Jakbyśmy potrzebowali, możemy jeszcze jego odkupić parę rzeczy. Very well. I... Dobra. I have never seen anything like it, Blur. Is my species evolving? Być może. Dobra, to na razie tyle. Czy Will możesz jeszcze raz rzucić związanie broni paktu? I teraz ma plus 8. Charyzma plus 3, zaklęta broń, premia zbiegłości. Ładnie. To robi różnicę? Nie, teraz nie robi to różnicy. Ekstra plus 8 to dużo. Will, oczekuję od ciebie wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy na przyszłość. Dobra. Nie wiem, czy to wszystko, co tutaj możemy załatwić. Porozglądajmy się jeszcze po... Rozglądajmy się jeszcze po tym obozie. Przy okazji, tą historię, którą przez przypadek pominęliśmy przez to, że się zbugowała gra. On tam opowiadał coś, że przyszli draugowie i zaczęli wycinać ich młodych i że zabili draugów i potem ich ożywiają jako grzyby. A my tam mamy ich pójść i tam dokończyć. Bo paru jeszcze przeżyło coś takiego. Dobra. Z jakiegoś powodu chyba nie chcą, żeby niektórych rzeczy dotykać. Ale dobra. Co my tu mamy? Rozmowę ze zwierzętami? Tak. Dzień dobry. Want master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore. Okej, cokolwiek to znaczy. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Nie widziałem go. Możesz go pisać? Bald, blue tunic, dumb as a stick. Nie przypominam sobie. Right. Never mind. Kim on jest dla ciebie? Albo potrzebujesz pomocy, by go znaleźć? Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Dobra, pokaż co masz na sprzedaż. Pokaż mi swoje towary. Fajne. Fajne zbroje plus 2. Amulet przywrócenia. Kojące słowo i masowe kojące słowo. Masz jakiś amulet?
Ochrona przed dobrem i złem. To brzmi fajnie. Przeszywanica plus 2. Odnoszenie obrażenia wybuchowe. Zbroja skórzana plus 2. Nie. Żrący kiścień. Zaklęta broń, nieustępliwość. Kiedy twój atak kończy się chybienie, zadajesz 2 obrażenia obuchowe. Jest to trochę lepsze od naszej obecnej broni, ale to blask fairy też jest całkiem fajne, więc nie będę wydawał. Stura niewidzialności. Krat cierni. Nie interesuje mnie to. Czyszczający dotyk. Jeżeli postać nosząca te rękawice uleczy zatrutą istotę, efekt zatrucia znika. To może być przydatne dla ciebie. Dobra. Coś jeszcze masz? Skok. Czar skoku. To może się nam przydać czasami. Szkodliwa wydzielina. Twoje ataki bronią zadają również 2 obrażenia od kwasu. Bardzo fajne. Weź ty to, ponieważ ty masz 2 bronie. Kolczuga plus 1, zbroja łuskowa. Długi łuk. Kusza ręczna plus 1. Byłoby całkiem fajne, gdyby nie to, że już znaleźliśmy bardzo fajny łuk. Co prawda nie jest plus 1, ale te ładunki błyskawic z grubsza nam dają taki efekt. Dobra. Weźmy to dla ciebie. Leczenie bardziej się przydaje niż ochrona przed dobrem lub złem. Dobra. Fajnie, że mamy tyle kasy. Balin, where are you? Fleshwalker. Tongue talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Przywołaj wspomnienie gwaru miejskiego jarmarku przestworu. The creature cringes, overwhelmed by the throngs. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Domyślam się, że jego obecność zlikwiduje jakiekolwiek opcje dyplomatyczne. Jesteś pewien? To będzie niebezpieczne. I am the danger. And I am the cure. They erased my people. I will erase theirs. Okej, Walter. Zakładam, że opcja siłowa będzie zabawniejsza, więc weźmy go. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Ma całkiem sporo HP. Na czwartym poziomie. Coś ciekawego? Atak wielokrotny. Raz na turę. Okej.
Zarodniki animujące. Za pomocą zarodników ożywiasz zwłoki. Działa tylko na jeden cel na raz. Nie działa na szczątki konstruktów roślin. To też fajne. Możesz ukryć się. To jest standardowe obrażenie. Zadają obrażenie od kwasu. Masz duże obrażenia. Okej. Okay. Na pewno się przydasz. Monstrosity stares blankly forward. Wygląda jak coś ożywionego. What's a little stench in exchange for a lot of power? Yeah. Co my tu mamy? Możesz poza zasięgiem. Masz na myśli poza zasięgiem, no to podejdź. Ups, zapomniałem o tym. Dobra, nieważne. I... Dobra. Znajdź grzybiarza. Intruzy są w tamtym kierunku. Droga do szkółki. To nas na razie nie obchodzi. Herbaciarnia. Później się temu przyjrzymy. Możemy najpierw poszukać tego grzybiarza. Chyba, że trzeba będzie zejść na dół. Kwiat susurowy. Czyli kwiat susowy. Drzewo wysysa magię. Okej. Okay. Jeżeli spróbujemy wziąć jego kwiat. What people mean when they talk about Sorry, przez przypadek na ciebie kliknąłem. Dejdźcie. Pole antymagiczne drzewa susurowego. Momencik, jeżeli to strzelę. Czekajmy chwilę, aż te wyziewy znikną. Yes. Czy możemy to przyspieszyć? What to do? Możemy, ale teraz jest ogień. Dobra. Czy tam zejdziemy na dół? Niekoniecznie. Tutaj jest zejście, dobra. Dobra, czym ty jesteś? Jakowa poczwara. Wyglądasz jak coś, co... Było tam w obozie, ale ożywione. Dobra.
No holding back. Czarowanie zablokowane. Okej. Podejdziemy, to już lepiej. I ziemskie uderzenia. Spróbuj go odrzucić. Ładnie. Sometimes the only way out is through. Cel poza normalnym zasięgiem. Dobra. Dostaliśmy 3 dodatkowe punkty życia. To ode mnie emanuje ta aura antymagiczna. Jak wziąłem ten kwiat. Ciekawe. Może się to przydać. Serduszko. Ognia. Ty też ognia. Nie będziemy na razie nic kombinować. Bienie. Dobra, ty poczekaj tutaj na niego. Dobra. Atak wielokrotny. Cel musi być powalony. Okej, nie zauważyłem tego. Możesz jakoś powalić cel? Chyba nie. Dobra, ładunki błyskawic. Przywalmy. Atak. Nie zauważyłem, jakie miałeś utrudnienie, ale trudno. Will. Ognia. Dobra. Czarowanie zablokowane. Still breathing, despite everything. What am I to do? Dobra, momencik. Możesz masowe kojące słowo rzucić, albo możemy zrobić krótki odpoczynek. Skoro robimy krótki odpoczynek, to zrzucić na siebie zbroję. Dobra, i może na razie sobie zostawimy ten kwiatek susowy. Rozumiem, że on jest w naszym ekwipunku, tak. Możemy go rzucić w przeciwnika, domyślam się. I zrobić mu takie uciszenie, powiedzmy. No zobaczymy. Dobra. Dobra, kolejna hakowa poczwara. Ale na razie nie potrzebujemy iść w tym kierunku. Później się może z nią rozprawimy. Dobra, my chodźmy tutaj na dół. Hak. Okej. Tak? Mruczysz? Ładco przesyt. Okej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, jeżeli ten grzybiarz jest tam w środku, myślę się, że nie chcemy tego wysadzać. Okej. Brzmi jak pole minowe.
Może drużyno, zostańcie tutaj. Samemu postaram się przejść. Stop! Stop! Bibba Bang! Where Bibba Bang blows, Noble Stalk grows. The dwarf was harvesting valuable Noble Stalk amongst these explosive Bibba Bang mushrooms. Wyświadczę ci przysługę, zajmę się Bibo grzmotami oraz uwolnię cię od każdej ilości tej uciążliwej zacnorośli. I got it yet! Got stuck here instead! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Poczekaj tutaj, znajdę twoją torbę. Albo mam też swój kroku przez mgłę. Yes! That's... Yes! Siła, rzuć mu zwój. 10. Okej, okay. Nie możemy dodać sobie wskazówek? Okej, okay. Udało się. I'm fine. I just have to... And then... Here! Via! God! I can finally breathe. Właściwie, gdzie jest twoja torba? Nie widzę jej. A, tam jest torba. Okej. Okay. Right. As what were you saying? Nieźle się wysiliłem, żeby ci pomóc. Sądzę, że jesteś mi coś winien. Yes. Of course. For you. Your trouble. Ta. Twój niewidzialności. Just have to. Where did it go? I could have sworn I had that scroll. Dobra, tam jest jego torba. Momencik, czy to już koniec tego zadania? Może nie. O, możemy wrócić do niej. Dobra, zobaczmy tak, jeżeli to wysadzimy, czy to zniszczy również torbę? Lepiej się odsuń. Okej, nie widzę już żadnej torby, więc odpowiedź jest tak. Wiecie co? Jeżeli tam jest jakiś zwój, to spróbuję zobaczyć. Okej. Nie było tak źle. Co my tu dostaliśmy? Wodę, zniewolony umysł. Kwiat susowy, to już mieliśmy zwój kroku przez głę, zwój piórko spadania. Dobra. Nic więcej chyba tutaj nie było, mam nadzieję, wartego. Że jakby zgasić tą świecę zdalnie, to żeby to wszystko nie wybuchło. Ale dobra. Nieważne.
Zagadajmy do pani. Koleżanki grzybiarza. Did you bring the noble stock? The what? Noble stock? The mushroom? I knew I was forgetting something. Sorry, love. Absolutely worthless. 70 years of terror. For what? Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. To co tu, że przeżył? Powinnaś go zabrać do domu. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. No, zdaje się, że nie łączą was szczególne uczucia. Love? Never heard of it. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. Niebezpieczny teren. Musiałaś to zawędrować nie bez powodu. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. That old idiot. A jednak coś dostaliśmy. Postać nosząca te rękawice zadaje dodatkowo 1-4 obrażeń atakami bronią Jotana oraz bronią improwizowaną. Okej. Okay. A to nam daje bonus do zwinnych dłoni. Dobra, chyba jednak użyję tych. Częściej korzystam z łuku. Czy ktoś ma miejsce na rękawice? Nie za bardzo. Zostawmy na razie tak, jak jest. Dobrze. Tutaj są ci intruzi. Musimy przejść jeszcze przez parę hakowych stworów. Wiecie, co bardziej mnie interesuje? Ten kwiat susowy mnie na razie irytuje niż pomaga. Momencik. Reszta drużyny. Reportujcie się tutaj. Filro zapomniany. Nie wiem, kim jesteś, ale... Możesz nam sprowadzić problemy. Ładnie. Dobra, zobaczmy, co zrobisz. Oczywiście na mnie. Jakoś wrogowie mają w zwyczaju skupiać się na nas. A czym ty możesz tam wskoczyć? Nie. Jestem powalony. Dobra, może skupmy się na razie na tym gościu. Ładnie. Serduszko, czy coś chcemy kombinować? Chyba nie. Przywalmy mu po prostu. Will? Uroczek? Czemu by nie? Chociaż 1k6 to chyba mniej niż 2 ataki bronią. Po prostu zaatakuj.
Rzucić płonące dłonie. Will powinien być odporny na obrażenia. Will powinien być odporny na obrażenia z ataku obszarowego. Rzućmy może na drugim poziomie. Albo nie. Gość i tak niedługo zginie. Chociaż będzie miał jeszcze jeden atak, jeżeli mu nie przerwiemy jakoś go. Zasoba strzała Melfa ma utrudnienie. Magiczne pociski. Mącik, czy to mamy również wzmacnia nasze zwykłe? Tak. 6 do 15, ty masz 30 punktów życia. Całkiem sporo. A w tym momencie nie możemy cię wyłączyć w żaden sposób. Dobra, zobaczmy jak płonące dłonie. Powinny zadziałać tak, że nikt inny nie dostanie obrażeń, więc sprawdźmy to. Dobra. Musimy cię odepchnąć. Cel jest zbyt ciężki. Dobra. Możemy robić, użyć masowe kojące słowo. Dodatkowa akcja. Czemu mnie? Dobra. Mogę zrobić ci atak głowicą, żeby cię oszołomić. Możesz wrzask. Miecz wydając z siebie wrzask. Wszyscy przeciwnicy w odległości 6 metrów w polu zasięgu otrzymują karę do rzutów obronnych. I obrażenia od dźwięku. Ciekawe. A śpiew. Otrzymują premię do testów ataku i rzutów obronnych. Ciekawe. Dobra, zaatakujmy cię po prostu. Było 75% i spudłowałem. Trudno. Lustrzane odbicia, nie fajnie. Ale lepiej to niż żeby coś atakował. Dobra. Może go dokończyć. Dobra. This is my time. Unleash me. Gale. Pociski. Will. Momencik. A co ty masz na inteligencję? Jesteś zwykłym magiem. To ci zaklęniamy inteligencję. I cię uderzymy. Dobra. Rozejdźmy się trochę. Ma piąty poziom. Teoretycznie może mieć kulę ognia. Dobra. Chyba jest okej. Czy
Możemy temu coś lepszego zrobić. Szkoda mi czarów na coś lepszego. To po prostu ognia. O, trafiłeś na... Znaczy, ja trafiłem. Dobra. I... odejdź. Okej, nie wiem, co jest z tym gościem nie tak. Już nic. Dobra, serduszko. O, proszę, leczenie. Dziękuję. Ła, najedzona gnomka? Nie. Tu jest filariusz zapomniany. Zwój śpienia, drąg, prosta szata, lodowy kryształ. Bez względu na to, jak trzymasz ten kryształ, cały czas jest lodowaty w dotyku. W danej części winie płytkę nacięcia, jakby wcześniej był do czegoś przymocowany. Ja to wezmę. Co za notatki? Obrońca, strażnik, kuśni adamentowy. Z magmy powstaje tylko magma, go niszczy gorący młot, gdzie? Pod spodem narysowana jest niewielka mapa, obstrzona licznymi znakami X. U domu mapy winieją niezgrabne zapisane słowa. Dohrun wie. Nie wiem, kim jest Dohrun. There's an adamantine forge down here. No, to sobie weźmiemy. Something's guarding it. Something vulnerable to a hot hammer, whatever that is. Okay. Darty zwój. Niekończący zwój. Przywołania, na którym mnie oślady zębów i zaschniętej śliny. Widoczne jest tylko kilka słów. Skergen, Nixel, Selgen, magma, 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 magma. Okej. Właśnie, czy my szukaliśmy chyba tej... Chyba szukaliśmy tej kuźni z jakiegoś innego powodu. Pozbierajmy rzeczy. Dobra. Zajmijmy się jeszcze tym panem. On potrafi na nas wskoczyć w swojej turze. Więc na to musimy uważać. A Willa? Ty pewnie masz siłę, tak? Siła. Dobra, zaklinimy cię na siłę. Ścieżka zablokowana. Nie. Możesz strzelać, dobra? To mnie. Dobra, tak też można. W sumie zapomniałem o tym odpychaniu. Po prostu chciałem go zranić. Ale cóż. Odpychanie okazało się po raz pierwszy przydatne. Dobra, co tu
tu mamy? Weź korę susurową. Okej. A, to jest ten zwój, co znaleźliśmy tam w kuźni, coś o mistrzowskiej broni. Wspominałem o tej kory, że zapomniałem już o tym, ale dobra, to się później cofniemy. I tutaj już niedługo mamy draugów. Więc przywitamy się z nimi w następnym odcinku. Takie co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.